Diakona Michel Carson. So this morning our brother, deacon Michel Carson, będzie usłyszał nam słowo Boże. Will preach to us this morning. Wierzę, że to będzie słowo zachętą. I believe that there will be word of encouragement. Wyzwanie. And challenges. I także wiedza. And also the knowledge. Amen. Amen. Gotowi być karmione? Are you ready to be fed? Czy tylko czekacie na tą Agapę? Or are you waiting just for Agapę? Bo ja czekam na tą Agapę. Because I'm waiting for this Agapę. Amen. Amen. Zapraszam. Niech Bóg błogosławi Ciebie. May God bless you. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Niech będzie błogosławione imię Pana. Amen. Before I go on, I think we have a song to sing. I want to call on us to render a song. Okay. Before I will preach, I would like to call my family. They will sing us a song. Let's have the cast. Oh, sorry. Czemu nic nie mówicie, że wam to tłumaczę? Zanim zacznie moje kazanie, chciałbym poprosić moją całą rodzinę, żeby wyszła na świat i będziemy śpiewać pieśń. Więc zaśpiewamy dla was, podzielimy się dla was pieśnią. Just want to sing is a song that inspires us as a family. Ta pieśń, którą chcemy się z wami podzielić, to jest pieśń, która nas inspiruje, naszą rodzinę inspiruje. We go through different situations. Przechodzimy przez różne sytuacje. And sometimes it looks like we should give up. I czasami to wygląda tak, jakbyśmy powinniśmy się poddać. Or we should compromise. Albo pójść na kompromis. But the words of this song gives us inspiration day by day. Ale słowa tej pieśni dają nam inspirację, inspirują nas każdego dnia. It's a simple song. To jest prosta pieśń. And I want you to listen and be blessed. I ja chciałbym, żebyście jej posłuchali i byli pobłogosławieni. Okay. Amen. 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 We greet you all as the Rainbow Nation. Yes, we stand for Africa. My stoimy tutaj dla Afryki. That's why we have all colors. Dlatego jesteśmy ubrani tak na kolorowo. Amen. Amen. I won't save no foreign God. No. Unto your name, I will bring my.
postry mali bągłe. Modlę się i czekam przed Bogiem, żeby mi wskazał drogę, może coś w Słowie Bożym, może z proroctwo na i wraz drogowskazy na nowy rok. And this year was quite unusual. I ten rok był taki wyjątkowy, dziwny. Because I was expecting what I normally expect. Ponieważ oczekiwałam tego, czego zazwyczaj oczekuję. But as I was praying and waiting on the Lord. Ja, ale kiedy się modliłem i czekałem na objawienie Boże. I heard a voice. Usłyszałam głos. That's the mind your language. Mind your language. A zapomnij swój język. And I looked back, I thought. I się odwróciłem i nie wiedziałam, o co chodzi. I said the devil you are liar. I powiedziałam, diable, jesteś kłamcą. I thought that the devil was trying to interfere. Myślałam, że to diabeł chce tak jakby wkraść się w to. With what I was doing. W tym, co robiłem. But it was actually the Holy Spirit. Ale to był Duch Święty. And as I continued to wait on the Lord, i kiedy kontynuowałem to oczekiwanie na Boga, these simple words come back again. Te proste słowa wróciły do mnie ponownie. It's a mind your language. Uważam na swój język. And I said, Lord, if you're the one speaking to me, I need some confirmation, I need a scriptural reference. I mówię, Panie, jeżeli to Ty do mnie mówisz, to ja bym chciał mieć jakieś potwierdzenie w Twoim Słowie, jakiś fragment Słowa Bożego. And I ask you to open your Bible to the book of Genesis, chapter number 11. Chciałbym, żebyście otworzyli Słowo Boże w księga Genesis, to jest pierwsza Mojżeszowa, czyli rodzaju. But before we go on to read the Bible,
I zanim będziemy czytać Słowo Boże. As usual, because I deal with words. As usual, because my profession seems to deal with words every day. W związku z tym, że z zawodu mam jakby dużo do czynienia ze słowami. So I do not always presume to know the meaning of the word that, you know, before me. I czasami, kiedy widzę jakieś słowo, nie do końca wierzę w to, co jest napisane. I kind of know what is language. Nie znam wszystkich języków. But I have to check it out. Ale ja muszę to zawsze sprawdzić. Because sometimes my understanding may not be accurate. Bo czasami moje zrozumienie może nie być właściwe. So I begin to Google and open the dictionaries. Więc ja zazwyczaj googluję albo otwieram słowniki. I came up with the meaning of language. I dochodzę do takiego zrozumienia tego języka. To be a complex system of communication. Kompleksowy system komunikacji. That is a part of human and human culture. Które jest częścią człowieka i kultury ludzkiej. So language is a complex system. Więc język jest jakby kompleksowym systemem. That we use to communicate. Które używamy do komunikacji. With one another. Jedni z drugimi. The language is so complicated. Język jest bardzo skomplikowany. But sometimes, even though we say we speak the same language, że czasami nawet jeżeli rozmawiamy ze sobą tym samym językiem, we misunderstand each other. I tak się nie rozumiemy do końca. So, you know, language is complicated. Więc język, tak jak powiedziałem, jest bardzo skomplikowany. Language comprises of sounds. Język to jest wydźwiękiem. It comprises of symbols. Składa się też z symboli różnych. And sometimes gestures. I także gestów, mimiki. Sometimes I don't have to say anything. Czasami nie muszę powiedzieć nic. They call it body language. I to się nazywa język ciała. My children happen to know some of my body language. Moje dzieci znają mój język ciała. Because if you're in church and you're doing something and I look at you, i kiedy jesteśmy w kościele na przykład i oni coś robią i ja na nich tylko spojrzę, you know exactly what to do. Oni dokładnie wiedzą, co powinni zrobić. Nie powiedziałem nic. But I'm communicating. Ale komunikuję się z nimi. Am I talking to somebody this morning? Czy ja mówię tutaj do kogoś, rozumiecie? That's why I said that language is complex. Dlatego mówię, że język jest jakby kompleksowy. It has sounds. Ma dźwięki. Symbols. Symbole. And some sounds are not even mentioned. I niektóre dźwięki są nawet tak bezdźwięczne. And also it has meanings. Ale także ma znaczenie. You know, you can say the same thing and mean something else. Możesz powiedzieć jedną rzecz, a ona może znaczyć kompletnie co innego. Somebody can say yes. Ktoś może powiedzieć tak, ale tak naprawdę ma na myśli nie. So language is complicated. Także widzicie, to jest bardzo skomplikowane. Hallelujah. But there is an important aspect of language. Ale jest jeden bardzo ważny aspekt języku. Zanim tam przejdę do tego punktu, chcę powiedzieć. I powiedzmy, że ja jadę samochodem 120 km na godzinę. And I saw a sign. I widzę znak. 70. Nobody tells me to mash the brake. Nikt mi nie mówi, że muszę nacisnąć hamulec. That is language. Ale to jest właśnie język. It's signs. To jest znak. Symbols. Symbol. It's complicated. To jest naprawdę skomplikowane. But there is something about language. Ale jest coś, jeśli chodzi o język. That scares me a lot. Co mnie przeraża bardzo. In the book of Genesis, chapter number 11, if we could go there now. W Księdze Rodzaju w rozdziale 11 możemy teraz tam przejść. I will allow her to read from verses 1 to 9. Pozwolę, żeby przeczytała od wersetu 1 do 9. Thank you. To jest pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 11, od pierwszego wersetu. Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili. I mówili jeden do drugiego.
Noże wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu. I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekli, noże zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba. I uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Wtedy stąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie. I rzekł Pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Przeto stąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi i przestali budować miasto. Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. Dziękuję bardzo. Now, when I read this story, kiedy przeczytałem tę historię, I've always known this story. Zawsze znałem tę historię. It wasn't new to me. It wasn't new to me. To nie było nic nowego dla mnie. Because I was taught. Ponieważ byłem nauczany. That this is the time that men rebel against God. Bo byłem uczony, że to jest czas, kiedy ludzie zbuntowali się przeciwko Bogu. So I always see this chapter of the scripture, this story. I zawsze widziałem rozdział, ten rozdział, tą historię. As a story of pride by men, they were proud. Widziałem tę historię jako historię o dumie człowieka, o tym, że byli bardzo dumni. So I see it as a story of God's judgment. I widzę to jako historię takiego sądu Bożego. Because men were proud. Ponieważ ludzie byli dumni. That's the story that I know. To jest historia, którą ja znam. So always look at that scripture. I zawsze, kiedy czytałem ten fragment, really to myślałem, o, Bóg był bardzo na nich zły, zdenerwowany. But when I read it again, więc kiedy czytałem ją, when the Holy Spirit referred me to the scripture, kiedy czytałem ponownie, kiedy Duch Święty mi objawił, he opened my eyes to see it differently. Tą historię, on otworzył moje oczy i zobaczyłem ją całkiem inaczej. The Bible says that the men, everyone spoke one language. Tutaj czytamy, Biblia nam mówi, że wszyscy ludzie mówili jednym językiem. Whatever that language is, I don't know. Nie wiem, jaki to był język. But the whole world at that point in time had one language. Ale czytamy to, że cały świat wszyscy mówili jednym językiem. And the Bible says the people. I Biblia mówi, że ludzie came up and said to themselves, zebrali się razem i powiedzieli do siebie, we need to build a tower, a skyscraper. Musimy zbudować wieżę, taką wielką do nieba. We want to build a tower. Chcemy zbudować wieżę from the earth z ziemi to the throne room of God. Do tronu Bożego, do drapa czy chmur. I have flew several thousand miles in the sky. Leciałem bardzo wysoko, ileś tam mil nad ziemią. And those of you enter the plane, you look up, you look down, middle of nowhere. I kiedy niektórzy z was pewnie też lecieli, też widzieliście, patrzyliście w górę, w dół i byliście w środku, nie wiadomo, initially, I used to like to sit by the window. Kiedyś to, na samym początku, to zawsze lubiłem siedzieć przy oknie. With the hope I might see an angel fly past. I chciałam zobaczyć, jak aniołowie lecą obok. But after traveling so much, I didn't see an angel fly past. Ale mimo, że bardzo dużo latałem, nigdy nie widziałam żadnego anioła. I decided to sit where I can stretch my legs. Ale i teraz zdecydowałam, że siadam tam, gdzie mogę sobie nogi wyciągnąć. So if you fly in the plane, you will know. Więc jeśli leciałeś samolotem, to będziesz wiedział. 30,000 kilometers above sea level. Tak. Leci się bardzo, bardzo wysoko, jakieś 30 tysięcy czy 10 tysięcy kilometrów. Ale Biblia tutaj nam mówi coś. That the people at that point in time, a że ludzie w tamtym okresie, they said, let us build a tower. Powiedzieli, zbudujmy sobie wieżę. I don't think they wanted to pray and wait for God to answer. Myślę, nie wydaje mi się, żeby oni się modlili i czekali na odpowiedź od Boga. To jest oczywiście moja opinia. Ponieważ by weszli do windy, press the button, throne room of God. Cisnęli przycisk tron Boga. Hello, God. I by podeszli, cześć Boże. Bóg by powiedział, ja nie umawiałem się z nikim na spotkanie. God, my mother is so sick.
Boże, moja mama jest taka chora. I need to do something. Musisz coś zrobić teraz. You should have prayed. No, I decided to come and pray. Bóg powiedział, powinniście się o to pomodlić. Nie, nie, ja zdecydowałam, że przyjdę i osobiście cię odprowadzić. Mi się podoba taki pomysł, a wy? Because sometimes I pray, the answer didn't come. Bo czasami się modlę i nie widzę odpowiedzi. How many of you wish you were able to talk to God face to face? Ilu z was chciałby tak stanąć twarzą w twarz przed Bogiem? Situation that you need God to answer audibly. W sytuacjach, kiedy potrzebujecie, żeby Bóg wam szybko odpowiedział. So I don't blame them. Ja ich nie obwiniam. So they say, let us build a tower. Oni powiedzieli, zbudujmy sobie wieżę. From here stąd to the throne of God. Do tronu Bożego. And the Bible said they started the project. I Biblia nam mówi, że oni zaczęli ten projekt. Now, when I read again this scripture, więc kiedy czytam ponownie tą historię, let me speak like God is a man. Powiem wam tak, jakby Bóg był człowiekiem. I saw that God was worried for the first time. Myślę, że Bóg się zaczął martwić po raz pierwszy. If God was a man, jeśli Bóg byłby człowiekiem, he was worried. Na pewno by się martwił. God was worried. Na pewno się zmartwił. Because if my son, Eliel, 11 years old, bo na przykład jeśli mój syn Eliel, który ma 11 lat, comes to me and says, Daddy, przychodzi do mnie i mówi, tato, why did you seize my phone? Czemu mi zablokowałeś telefon? I said, because I want you to study. Ponieważ chcę, żebyś się uczył. Is that okay? You know what I'm going to do? To wiesz, co ja prawda zaraz robię? I'm going to carry this your car and go to that lake and throw it there. Wiesz co, to ja teraz to wezmę, ten dom i wrzucę go do jeziora. I said, what are you going to do? Co ty chcesz zrobić? I'm going to carry your car. A, nie wezmę twój samochód. And put on my head. I wezmę do rąk. And go to this river here. I pójdę tam do tej rzeki. And throw it away. I go wyrzucę. Unless you give me my phone. Chyba, że mi oddasz telefon. And I said, okay, but what should I do? I ktoś pytał, o co będę zrobić? Call the police. Zadzwonię na policję. Hello, officer. Halo, oficerze. There is a situation here. Mam tutaj taką sytuację. Yes, how can I help you? Jak mogę tobie pomóc? Officer, my son wants to carry my car and throw in the lake. O, mój syn chce wziąć mój samochód i wrzucić do jeziora. How old is your son? Ile twój syn ma lat? 11 years old. 11. Does he know how to drive? Czy on wie, jak jechać? No, officer. Nie, oczywiście. He wants to carry it on his head. On chce wziąć ten samochód na swoje plecy. Who do you think the police will arrest? Jak myślicie, co by taki policjant pomyślał? Because the police... Who do you think the police should come for? A za kogo by przyjechał aresztować? The police would say, where is your address? Policjant by się spytał, jaki jest twój adres? Pokarańskiego. Number 8. Pokarańskiego numer 8. Okay, hold on there, we are coming. Poczekaj, my już tam przyjeżdżamy. And I'm happy. Ja się cieszę. Only for the police to come and arrest me. Tylko po to, żeby policja przyjechała i mnie zatrzymała. It was my son. Ale to był mój syn, policja. Because the police would think that. Policja by pewnie pomyślała, że to jest nie tak, że muszę zobaczyć się z doktorem. Because it is common sense. Ponieważ to jest logiczne. That it is practically impossible. Że praktycznie to jest niemożliwe. For my 11-year-old son. Żeby mój syn. To carry the car on his head. Żeby wziął na głowę samochód i go gdzieś tam zaniósł. I should not be concerned. Nie powinienem się tym bać. I should not be worried. Nie powinienem się bać. Because it's not possible. Ponieważ to jest niemożliwe. Now the problem is this. Ale problem jest taki. God did not think. Bóg nie myślał. That this man. Że ci ludzie. Who said they would be in tower. Powiedzieli, że chcą zbudować wieżę od z ziemi do nieba, to the children, do Bożego tronu. God did not think they were joking. Ale Bóg wiedział, że oni nie żartują. Hello. Yes. God did not think they were joking. Bóg wiedział, że oni nie żartują. God knew, the Bible says, and God saw that what this man has decided they would do. I
Bóg wiedział, że to, co ludzie zdecydowali, że chcą zrobić, oni to zrobią. That there was nothing that can stop them. Nie było nic, co mogłoby nie zatrzymać. Żeby zbudować tą wieżę. So the Bible says, więc Biblia mówi, God the Father, Bóg Ojciec, God the Son, Bóg Syn, God the Holy Spirit, Bóg Duch Święty, said, let us go down. Powiedzieli, zejdźmy tam. We must stop this man. Musimy zatrzymać to. Because they speak one language. Ponieważ oni rozmawiają w jednym and języku. Anything they have decided to do, i cokolwiek oni zdecydują, że nothing can stop them. Nic ich nie może zatrzymać. I came to talk to somebody this morning. Ja rozmawiałam dzisiejszego rana. That language is so powerful. Że język jest tak potężny. So for the first time, więc po raz pierwszy I see that God was worried. Widzę to, że Bóg się zmartwił. Because he God did not believe, bo jeśli Bóg nie wierzył, that this man were able to accomplish it, że ludzie by to dokończyli, jakby nie wierzył w to. There was no need for them to come down. Więc nie byłoby potrzeby, żeby zszedł na ziemię. And the Bible said God came down. A Biblia mówi, że Bóg zszedł na ziemię and confused their language. I pomieszał ich języki. This one starts speaking Yashimash. One of them is część z nich zaczęło mówić jak się masz. The other one said, how are you? Inny powiedział jak się masz po angielsku. Say, nie. I don't hear what you're talking. I nie rozumiem, co do mnie mówisz. The Bible said their language were confused. Biblia mówi, że języki były pomieszane. So więc jedyny sposób, the project could be stopped, żeby zatrzymać ten projekt, was to confuse the language. Że to było to, żeby pomieszać ich języki. Powiedz do osoby siedzącej obok, uważaj na swój język. Uważaj na język. It's so powerful. On ma wielką moc. When two people speak the same language, więc kiedy dwie osoby mówią tym samym językiem, there is nothing impossible for them. Nie ma nic niemożliwego dla nich. I don't know. Nie wiem. What my deacon said to this lady. Co mój diakon powiedział do tej kobiety? But I know that he said something. Ale wiem, że coś powiedział. And they speak the language of love. I rozmawiają oni językiem miłości. And this is not, how many of you know that this is not his sister? Jak wielu z was wie, że to nie jest jego siostra? This is not sister to my people. To nie jest siostra dla mojego diakona. It's not the same father and mother, right? To nie jest ta sama mama i tata. But he must have said something. Ale on musiał coś powiedzieć. That she understood. Że ona zrozumiała. And she left the father, i zostawiła ojca, the mother, matkę, the family, rodzinę. And he's following this man. I poszła za tym człowiekiem. Took him to London. Żeby pojechać do Londynu. Bring him back to Poland. I z powrotem do Polski. What is the problem? Jaki jest problem? Language. Język. It's not a charm. To nie jest. Charm. It's not witchcraft. To nie jest wróżby. To nie jest jakieś zaklęcia. There's something he said. To jest coś, co on powiedział. How many years now he said it to you? Ile lat to już będzie? 23 years. To 23 lata. Something he said to her. Coś, co on jej powiedział. She has not forgotten it. I nie zapomniała o tym. Because they speak the same language. Ponieważ mówią w tym samym języku. There is language of love. Językiem na przykład miłości. When two people speak it. Kiedy dwoje ludzi tak mówi, okay, stop. Nie jesteście w stanie, rozmawia tym językiem, nie jesteście w stanie ich zatrzymać. The Bible says that God realized, Bóg, Biblia nam mówi, że Bóg uświadomił sobie, that this man speak one language, że ci ludzie mówią jednym językiem. And because they speak one language, i ponieważ rozmawiają tym jednym językiem, nie ma nic niemożliwego dla nich. So language is not just sounds. Więc język to nie jest tylko te dźwięki. Language is not just signs. To nie są tylko znaki. Language is not just symbols. Nie są tylko symbole. A language is what I believe in. Język jest to, w co ja wierzę.
That is when language, that is when communication is effective. To jest wtedy ta komunikacja jest efektywna. If I say something, kiedy ja coś mówię, you don't accept it. Ty to akceptujesz? You don't believe it. Ale tego nie akceptujesz, nie wierzysz to. I am saying, że cokolwiek ja mówię, doesn't make any sense. To nie ma żadnego sensu. Even though we speak in the same language, in what, like Polish. Mimo że rozmawiamy tym samym językiem, powiedzmy polskim, or like in English, albo po angielsku, or like French, albo po francusku. If you don't accept it, jeżeli ty tego nie akceptujesz i nie wierzysz w to, then that language is not effective. Więc ten język nie będzie przynosił efektów. So it was not just that these people, to nie było tak, że po prostu ci ludzie were speaking one general language. Mówili jednym takim generalnym językiem. But whatever language they were speaking, ale jakimkolwiek językiem oni wtedy mówili, they believed in it. Oni wierzyli w niego. Hallelujah. Oni wierzyli w niego. And the Bible God looked at them. I Bóg spojrzał na nich. And he said, because they believe in what they are saying. I powiedział, skoro oni, ponieważ oni wierzą, nothing w to, co will stop them, nic ich nie zatrzyma, from accomplishing this project. Żeby dokończyć ten projekt. Brethren, when I sit back, więc kiedy usiadłem, and begin to listen, i zacząłem słuchać, to the vision, to wizji, of this assembly, tego zgromadzenia, that is our language. To jest nasz język. The language of this church is the mission. Językiem tego kościoła jest jego misja. It is the mission of this church. Jest misja tego kościoła. If we are going to accomplish it, i my, mam wierzę, że my ją wykończymy. Me and you have to believe in it. I musimy w to wierzyć. We have to speak the same language. Musimy rozmawiać tym samym. When it is Friday, jak, we have to speak the language, my mamy czas, kiedy rozmawiamy, of prayer meeting. Językiem na, that is our language on Friday. To jest nasz język w piątek. No matter what happened, i niezależnie od tego, co we się speak stanie, the same language, rozmawiamy tym samym językiem. Then nothing is going to be impossible. Wtedy nic nie będzie dla nas. When it is Sunday morning, kiedy to jest niedziela, by 10 o'clock, o 10 rano, we speak the same language. Because we believe in the vision. Am I speaking to somebody? If we in this house can speak the same language, there is nothing impossible for us to accomplish. If we speak the same language, that the people, that we will have 10% of the population in Ustka. To będziemy te 10% populacji w Ustce. Coming to worship God here. Który będzie przychodził tu i uwielbiał Boga. In one year. W ciągu jednego roku. It is possible. To jest możliwe. Because we speak the same language. Ponieważ mówimy w jednym języku. Nothing will stop us. Nic nas nie zatrzyma. No power can stop us. Żadna moc nas nie może zatrzymać. The Bible says, bo Biblia mówi, that the people spoke the same language. Że ludzie mówili, and they started the project. I zaczęli projekt. And God looked from heaven. Spojrzał z nieba. And said, if we don't stop them. I powiedział, jeśli ich nie zatrzymamy. And what, how did God stop them? I jak Bóg ich zatrzymał? By confusing the language. Poprzez pomieszanie języków. By making them not to believe in one another. Że nie wierzy, przestanie so wierzyć this one said, let us build a tower. Więc to nie będzie ten czas. Where will you get all the cement? Jak ktoś powiedział, zbudujemy tam wieżę, a ktoś by powiedział, o, gdzie znajdziemy pracowników, gdzie znajdziemy cenę, gdzie znajdziemy inne rzeczy. Proszę, zapomnij o tym. There was a confusion. To było zamieszanie. When the language is confused, kiedy język jest pomieszany, the belief system is corrupted. System jakby wiary, wierzenia jest. And when our faith is corrupted, i wtedy nasza wiara też jest zachwiana. We cannot succeed. Nie możemy dojść do wyniku. So when God spoke to me, więc kiedy Bóg do mnie powiedział, at the beginning of this year, na początku tego roku, he said, mind your language. Zwracaj uwagę na język. Mind what you speak. Myśl o tym, co mówisz. And mind what you believe. Co wierzysz. Because if you speak it, bo kiedy mówisz, and you believe it, wierzysz to, it shall come to pass. To będzie, to się stanie. That's what the Bible says. To jest to, co Biblia mówi. Jesus said to them, Jezus powiedział do nich, have faith in God. Miejcie wiarę w Boga. This is how God operates. To jest nasz Bóg. If you say to the mountain,
jeśli powiesz go w górę, be thou removed, przenieś się, and be thou cast into the sea, i bądź wrzucona do morza, and shall not doubt in your heart, i będziesz miał wątpliwości, but you shall believe the thing that you say, ale będziesz wierzył w to, co mówisz, if you will have what you say, będziesz miał to, co mówisz, if we are going to break through, jeśli chcemy, aby przełamać to, we need to speak the same language. I remember a political scenario. Pamiętam jedno polityczne scenario. Obama was nobody. Obama był nikim. He was not a political elite. Nie był elitą polityczną. He did not belong to the ruling class. Nie należał do klasy rządzącej. But the Bible, but the story says. Ale ta historia jego mówi. When he took the rally. Kiedy on wziął ten. When he started to address the people, kiedy zaczął przemawiać do ludzi, he brought out a slogan, wyciągnął taki slogan, a language, język, yes we can, powiedział tak możemy, whenever he goes he said yes we can, i cokolwiek mówił yes we can, and the people said yes we can, i ludzie odpowiadali tak, there has never been a black president, nigdy nie było białego in American history. But yes, we can. Mówi, tak, I can to talk to somebody. Może mówię do if we as a church my jako can kościół, say yes, we can. Tak, możemy. We can bring 10% of Oscar in this place. Możemy przeprowadzić 10%. Nothing is going to stop us. There is power in language. To jest moc języka. What we just need to do is to believe. Jedyne, co musimy zrobić, to zacząć wierzyć. Obama broke record. Obama pobił rekord. He became the first black president. Stał się pierwszym czarnym prezydentem. He was not a millionaire. On nie był. He was not a millionaire. A nie był milionerem. But he ruled America. Ale rządził Ameryką. Yes, we can. Tak możemy. A language. Język. That many spoke. Kiedy mówimy. Yes, we can. Tak możemy. Yes, we can. Tak możemy. It never happened before. Nigdy się to wcześniej nie stało. But we can do it. Ale my to możemy zrobić. It never happened in Poland. Może to się nigdy w Polsce that there is a congregation, że jest taka społeczność, of 2000 Poles, że jest 2000 Polaków, lifting up their hands, podnoszące ręce, worshiping God, uwielbiających Boga. It never happened. Może nigdy się nie stało. That there is 5000 congregations, że jest 5000 in Poland. Zgromadzenie w Polsce. Pentecostal congregation. Zielonoświątkowa zgromadzenie. But we can. Ale my możemy. Amen. Amen. Ale my możemy. If we speak the same language. Jeśli będziemy mówić w tym samym języku. When I was invited to Congo Brazzaville. Kiedy byłem zaproszony do Congo Brazzaville. The pastor. Whose pastor? Pastor, który mnie zaprosił, said to me, "We will pick you up by 5 o'clock from the hotel." Powiedział do mnie, że odbierzemy cię z hotelu o 5:00. My mind said, "Okay, 5 o'clock in the evening, I have all day." I mój mózg mi powiedział, "Okay, 5:00 po wieczorem, to mam cały dzień dla siebie." Because he said, "I hear the word 'dumetan.'" Bo usłyszałem słowo. Rano. In the morning. No, rano. So I said, maybe my French. O, może coś nie zrozumiałem dobrze po francusku. I must have forgotten my French. Chyba musiałem coś mi się pomyliło. I googled matę. I więc zacząłem googlować słowo matę. To znaczy rano. I said, he must have made me say, so stress. O, na pewno się pomylił, bo jest taki zestresowany. Est-ce que moi, pastor, qu'est-ce que tu as dit? I asked him, Pastor, what do you mean? Spytałem się tego pastora, pastorze, co to masz na myśli? Because I thought that my French was not working anymore. Bo myślałem, że mój francuski coś nie działa. I heard in the morning. Usłyszałem, że rano. 5 o'clock in the morning. O 5 rano? Nie ma możliwości. So I confirmed. What do you mean, Pastor? Więc się spytałem, co masz na myśli, pastorze? 5 rano. I couldn't sleep. Nie mogłem spać. 5 in the morning. Piąta rano. You will carry me.
przyjedzie po mnie in his car, swoim samochodem, to go and preach. Żeby pojechał i głosił słowo. I said, okay, let me wait, maybe he will call me back. O, poczekam, może on do mnie jeszcze zadzwoni. When he has cleared his head, że jak sobie tam w głowie poukłada. He said, oh, sorry, I need 5 in the evening. No, chciałem, pomyliło mi się, miałam na myśli 5 po południu. He didn't call me back. Ale on do mnie nie zadzwonił. And I counted the hours. Więc liczyłam godziny. 3 o'clock. O, 3. Will this man come by 5 o'clock? Czy ten mężczyzna naprawdę przyjdzie w 4 o'clock, I'm already back. O, od 4 już byłam gotowy i czekałam. And he came. I on przyjechał. Thank you, sir. He came. I przyjechał. By 5 o'clock. O 5 rano. And I said, okay. I powiedział, okay. I'm going to preach to the elders. Prawdopodobnie będę mówił do starszych. You know, elders have to be taken to strong leaders. Wiecie, starsi to są tacy ten bogobojni, oni od rana pewnie będą chcieli tam. Few minutes, 15 minutes, drive away in the church. 15 minut zajęła nam droga i już byliśmy w kościele. Over 800 people were already praying. Było tam ponad 800 osób, które już się modliło. They have to have 1 hour service. Mieli godzinne nabożeństwo. By 6 o'clock, everybody will go to work. O 6 rano wszyscy szli do pracy. So every day, więc każdego ranka these people will go to work. Te osoby szły do they pracy. They come by 5. I wracali o 5. To pray. Żeby się modlić. And to praise God. I uwielbiać Boga. And they go to work. I szli do pracy. One language. Jeden język. It didn't register to me. 5 o'clock, you go to church. Jakoś tego nie mogłem jakby pojąć, że o 5 rano jedziesz do kościoła. They come in. A oni przyjeżdżali. They pray. Modlili się. They thank God. Dziękowali Bogu. And I minister to them 30 minutes. I co? I preach to them. A, głosiłem przez 30 minut. And they left. I oni wyszli. For 1 week. Przez cały tydzień. I was preaching. Głosiłem słowo. Every 6 o'clock. O 6 rano. I thought that was a special program for me. Ja myślałam, że to był taki specjalny tydzień dla mnie. This is their culture. Ale to jest ich kultura. They speak one language. Rozmawiają tym jednym językiem. The language of vision. Językiem wizji. The language of love. Językiem miłości. The language of dedication. Językiem oddania. Brothers and sisters. Bracia i siostry. We have opportunity in our hands. Mamy możliwości w naszych rękach. God has planted us here to create an impact. Bóg nas zaplanował. Posadził nas. God has planted us to create an impact. Bóg nas posadził, abyśmy wnieśli, zrobili jakieś impact to jest uderzenie. No. We are to start something that is unusual. Musimy zacząć coś, co jest takie niezwyczajne. Something that has never happened in Poland before. Coś, co się nigdy jeszcze w Polsce nie wydarzyło. That there will be men and women. Także będą mężczyźni i kobiety. So dedicated to God. Którzy będą oddani Bogu. That God will literally come down. Że Bóg tak dosłownie zejdzie do nas na dół. Men and women. Mężczyźni i kobiety. Who so much love God. Którzy tak bardzo mocno kochają. And willing to live their lives. Że są gotowi poświęcić swoje życie. And you will see the power of God. I zobaczycie moc Bożą. The God that you serve. Że Bóg, któremu służycie, jest wszechmocny. The God that you serve. Że Bogiem, któremu służycie, is the God of the impossible. Jest Bogiem niemożliwym. There is nothing impossible. Że nie ma nic niemożliwego. With the God that you serve. Dla Boga, któremu służycie. He will raise the dead. On zmartwychwstanie. He will open the eyes of the blind. He will make the deaf to hear. Sprawi, że głusi usłyszą. He will break the power of religion. Złamie on moc religii. God never slumber and sleep. Bóg nigdy się nie poddaje i nie śpi. Nie drzemie. I was going to preach in a conference on about the close. Za chwilę skończę, ale jeszcze powiem tak, że na konferencji miałem usługiwać w północnej Karolinie.
the city of Charlotte. Charlotte is a city. W mieście Charlotte. Charlotte. And I went to pray. I więc się modliłem. It was a big congregation. Bo to było duże zgromadzenie. And I was praying. I się modliłem. I said, God, do something. Bo modliłem się, Boże, zrób coś. I kneeled on my knees. I upadłem na kolana, ukląkłem przed Bogiem. I prayed. I się modliłem. And I heard a voice. I usłyszałem głos. That says. Który powiedział. God has a problem. Bóg ma problem. I stood up. I said, devil. Stałem i powiedziałem, diable. You see this conference? Widzisz tę konferencję? You will not disturb me. Nie będziesz mi przeszkadzał. I bind the devil. Zrobiłem diabła. I bind his grandmother. Zrobiłem his jego babcię i dziadka. His grandchildren. I jego dzieci. All the devils I can think of. Wszystkie diabły, o jakich mogłem pomyśleć. I bind them. I je związałem. When I was sure that they were bound. Kiedy byłem pewny, że już są związane, I went to pray again. Znowu zacząłem się modlić. I said, yes, devil. I powiedziałem, teraz już diabeł mi nie będzie przeszkadzał. And I continued to pray. I zacząłem się, dalej zacząłem just się when modlić. I think I'm breaking through. I tak jak już jakby ten przełom przeżywałem, słyszę znowu głos. God has a problem. Bóg ma problem. I said, oh, this devil must be from Africa. Followed me all the way to America to disturb my ministry. Całą drogę za mną podążał. This must be a Nigerian demon. To musi być ten demon z Nigerii. Just want to leave me alone. Nie chcę mnie zostawić w spokoju. I went and bind the devil. I znowu poszedłem i zrobiłem demony. Seriously. Poważnie. And when I was sure he was bad. I kiedy już byłem pewny, że na pewno jest związany. I said, you will not go back to Nigeria. Wracaj do go back to South Africa. Do południowej Afryki. Go and die in the Atlantic Ocean. Idź i umrzyj w Oceanie Atlantyckim. Forget that demons. I was so angry, I forget that demons go back. Byłem tak zdenerwowany, że zapomniałem, że demony nie umierają. And I kontynuowałem moją modlitwę. I znowu słyszałem głos. God has a problem. Bóg ma problem. I said, okay. Więc powiedziałem, okay. I'm not praying again. Nie będę się modlił więcej. Let me sit down. Usiądę. Hello, God. I mówię, Boże. What is your problem? Jaki masz problem? What is your problem? Jaki jest twój problem, Boże? Holy Spirit, if you're telling me that God has a problem, Duchu Święty, jeżeli to ty mi mówisz, że Bóg ma problem, udowodnij mi to w Biblii. And he quickly answered. I on szybko mi odpowiedział. He said, God does not slumber. Bóg nie drzemie. Nor sleep. I nie śpi. Why won't you sleep? Dlaczego miałby spać? If I have all the money, kiedy ja mam pieniądze, I'm rich. Jestem bogaty. I just wake up and order breakfast. Budzę się i zamawiam sobie śniadanie. I go to the walk by the seaside. I jadę sobie na plażę. I siadam i relaksuję just się. I sobie się drzemię. But God has everything. Ale Bóg ma wszystko. He cannot even sleep. I nawet nie śpi. He can't sleep. Nie śpi. And I said, God, why can't you sleep? Boże, dlaczego ty nie śpisz? Said the eyes of the Lord runs to and fro. I Biblia mówi, że Bóg przepatruje całą ziemię. God is desperate. Bóg jest zdesperowany. His eyes is moving. Jego oczy cały czas są otwarte. He's looking for somebody. I szuka. Who can believe? Szuka tych, którzy wierzą. So that he can show his power. Tak, żeby mógł pokazać swoją moc. Bóg jest zdesperowany. To demonstrate his power. Żeby zademonstrować swoją moc. Bóg jest zdesperowany. To demonstrate his power. Żeby zademonstrować swoją moc. W ustce. Bóg jest zdesperowany. To show that he is almighty God. Żeby pokazać, że jest wszechmogącym Bogiem. When I think of the woman. Kiedy myślę o kobiecie. That was pleading for 12 years. Która krwawiła przez 12 lat. Jesus did not heal the woman. Jezus nie uzdrowił kobiety. God healed the woman. Bóg ją uzdrowił. God was, Bóg tak patrzył. Where can I show my power to him? Gdzie mogę pokazać swoją moc dzisiejszą? Who can believe me now? Kto mnie potrzebuje? Michael, look at
usta. Michael, zobacz w usta. Is there anybody that can believe me? Ktoś, wierzy. Look at Torun. Torun. Zobacz może w Toruniu. God is desperate. Bóg jest zdesperowany. I learned that God is desperate more than I am. Bóg jest nauczyłem się, że Bóg jest bardziej zdesperowany niż ja. That's why he cannot sleep. Dlatego on nie może spać. If you call him 12 o'clock, he will answer. Jeśli zadzwonisz do niego o 12 o'clock, on ci odpowie. He's so desperate. On jest tak zdesperowany. All what we need to do. Wszystko, co musimy zrobić, speak the same language. To mówić tym samym językiem. If two of you, jeśli dwie osoby shall agree, zgodzą się, że ustalą między sobą, o co chcą prosić, ja to dla nich zrobię. I want us to stand this morning. Chciałbym, żebyśmy powstali dzisiejszego poranku. I don't know what is the situation. Nie wiem, jaka jest sytuacja. I don't know what is the circumstances. W jakim znajdujesz się czasie. But if we can speak the same language, ale jeśli możemy mówić tym samym językiem. Biblia mówi, że Bóg może zrobić to, jeżeli chciałbym, żebyście podnieśli swoje. Chciałbym mówić jednym językiem. Jako Kościół. To believe in the vision. Żeby wierzyć w Twoją wizję. To live for the vision. To demonstrate the vision. To proclaim the vision. In the name of Jesus. That your glory will be made manifest in the city of Uzka. Father, we stand in the name of Jesus. And we declare that Uzka shall be saved in the name of Jesus. Men and women from the north, from the south of this city, from the west and the east of this city, shall come to worship you in this place. In the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Dziękuję Ci, Panie. Hallelujah. Tak, Panie, twórz nas serce czyste, Panie, oddane Tobie pragnące w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, modli się o przełom w życiu każdego z nas. Aby, Panie, to rutynę, to jest sposób, jak prowadzimy nasze życie, aby były, Panie, całkowicie zmienione. Panie, modli się o zmianę, o przełom w każde serce dzisiaj jeszcze raz. W imieniu Jezusa Chrystusa daj nam, aby nasze priorytety, nasze pragnienie były skupione, aby szukać najpierw Królestwa Bożego. Dziękuję Ci, Panie, że Ty dajesz nam wiarę, zaufanie, że Ty wszystko już masz gotowe dla naszych życzeń. Gdyż Ty mówisz, jak szukamy najpierw Królestwo Twoje, wszystko, Panie, jeszcze raz, wszystko będzie nam dodane i jest nam dane w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, modli się, aby te przełomy duchowe, także, Panie, przełom, Panie, z naszego umysłu, aby to nastąpiło, aby w końcu Uzka była zbawiona, aby Wasze rodziny były zbawione, aby Waszych sąsiadów były zbawione, aby Twoje życie się zmieniło radykalnie, abyś mógł oglądać moc Bożą, uwolnienie, uzdrowienie, znaki i cuda w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, ja się modlę w imieniu Jezusa Chrystusa, aby, Panie, gdyż w tym imieniu mamy wszystko, bo cokolwiek będziemy prosili Ciebie, w imieniu Twojego Syna będzie nam dane. My dzisiaj chcemy stanąć i być w tej pozycji, że wierzymy, że cokolwiek prosimy, będzie nam dane. Panie, dzisiaj modlę się, aby tak jak usłyszeliśmy, abyśmy, Panie, w tą wizję, którą wkładałeś w nas, które Panie dałeś nam. I ta wizja nie ma nie wiadomo co. Jest idź głosić Ewangelię, idź czynić prawdziwy uśmiech, idź krzyż w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jest idź pokazać, że jesteś Bóg Wszechmogący, Bóg wszelką chwałę, Bóg wszelkie moce i szczęść, które należy do Ciebie, aby Pan ten świat był zbawiony, aby nasze rodziny były zbawione, aby nasze miasto było zbawione. Daj nam wiarę. Daj wiarę w imię Jezusa Chrystusa. Przełom, Panie, życie nas
nie jestem powiązany z pracą, z jedzeniem, z odzieżami i innymi rzeczami. Ty mówisz, że to wszystko jest dar od Ciebie i zostaliśmy zbawieni, żeby objawić Twoje królestwo. Zostaliśmy objawieni, Panie, i zbawieni, aby, Panie, iść i mówić, że nasz Bóg, Twój Bóg w imieniu Jezusa Chrystus jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Daj nam, Panie, ten jeden język, abyśmy w końcu doświadczyli i, Panie, w końcu, co każdy z nas żyć tam pragnie, ale, Panie, to pragnienie jest jak coś, które wygląda nie do osiągnięcia, ale, Panie, my dzisiaj to pragnienie, które mamy, aby oglądać Twoje cudy, aby oglądać Twoją moc, aby oglądać Twoje uwolnienie, aby oglądać Twoje zdrowie w naszym ciele. Panie, to jest zasięgi nasze ręki w imieniu Jezusa Chrystusa. Dlatego mówię przełom w imieniu Jezusa Chrystusa. Wyznaję w Was moce Ducha Świętego. Wyznaję w Was zmiany totalne, radykalne Waszego umysłu. Aby w końcu żyli jako prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa. Nie grupa ludzi, które wierzy w Boga. Nie tylko grupa ludzi, które przychodzi na nabożeństwa. Ale ludzi, którzy by doszli dla swojego Boga w imię Jezusa Chrystusa, modli się o to i wyznaję to w waszym życiu. Bierzcie to do serca. Bóg będzie oddzielił to, co jest Jego i co jest nie jest Jego. Jest ten czas, że Bóg opożytuje swój kościół i zaczyna to ode mnie. Panie, przebacz moje braki, moje słabości. Za to, Panie, że nie jestem do końca tak, jak Ty chcesz, bym był. Ale, Panie, wierzę w mocy Twojej, Duchem Twoim, za to, że Ty kładasz to pragnienie w moim życiu, że Ty jesteś wierny do końca tego dzieła. I, Panie, tak się modlę, jako przełom w życiu moich braci i siostry. Panie, koniec z rutiną. Koniec, Panie, z tym bycie religijnym, tradycyjnym. Panie, chcemy być odnowiony w Duchem Twoim. Duch, który będzie ożywiał, Duch, który będzie lubił ten przełom, Duch, który będzie uwalniał, Duch, który będzie prowadził ludzi do Boga. I Bóg nie wybrał nikogo innego, tylko wy, który jesteście tutaj, wy, który wyznajecie, że wasz Bóg, że Jezus Chrystus jest waszego Zbawiciela, wy, który wyznajecie i że mówicie, że zaufacie swojego Boga. Zaufaj go w końcu od A do Z, gdyż On jest Alfa i Omega, jest Halleluja, Wszechmogący. Jest, jak my słyszeliśmy, Bogiem niemożliwego. Zaufaj, miej wiarę, módl się o to, módl się, aby Bóg dał Ci to wiarę, to zaufanie w nim, w pełni, ale musisz zmienić swój tok myślenia, musisz zmienić swoje chodzenie z Bogiem, musisz w końcu żyć dla Niego. Tak, Panie, gdybyś Ciebie nie chciał, jesteśmy gotowi, mówię to, Panie, z wiarą, zaufanie. Moce Twoje, jeśli będziesz powołał nas, abyśmy byli o 5 rano tutaj, będziemy o 5 rano. Jeśli Ty powiesz nam, że mamy być o 12 w nocy, będziemy o 12 w nocy. Panie, oto jesteśmy. Twój Bóg, Kościół Górcy, mówi, oto jesteśmy, Panie. Mówię to z wiarą, zaufanie, Panie, do Ciebie i Twojego Ducha, który jest w działaniu w serce moich braci i siostry. Modli się, w końcu, koniec religijności, koniec z tradycją. Koniec swoich trop myślenia, koniec twój sposobem i nasze prowadzić swoje życie codziennie. Jutro rano nie jesteś gotowy, żeby iść do pracy. Jutro rano masz być gotowy, żeby iść do swojego Boga, prosić Go, błogosławić swojego dnia, błogosławić swoją rodzinę, błogosławić swój kościół, błogosławić swoje życie i błogosławić ludzi, które ma wokół Ciebie, żeby byli zbawieni, żeby poznali Boga. O to chodzi i to jest to. Dlatego, Panie, modli się o to. W imię Jezusa Chrystusa, o przełom, zmień serce, zmień serce. Nie pozwalamy, Panie Boże, żeby diabeł okradał nas, okradał to miasto, okradał naszych braci i siostry z wiary, mówię tak, które jeszcze są tam, Panie, w tej pustynie. Chcemy prowadzić się do domu Ojca, domu modlitwy, w domu, gdzie będzie się działało. Panie, każdy z nas przychodzi tutaj, gdyż, Panie, wie gdzieś tam, gdzie jesteś jedyną drogą. Jesteś, halleluja, życiem, jesteś prawdą i jesteś jedynym Bogiem. Dlatego, Panie, daj nam, abyśmy żyli w pełni obszaru naszego życia, w pełni, Panie, potencjału, za to, że wierzymy, że jesteś Bogiem. I dziękuję Ci, że to nastąpi. Dlatego, Duch Święty, czyń to pracę, czyń to dzieło, czyń to, co ma być w naszym życiu. Panie, dzisiaj chcemy powiedzieć, przyjdź w imię Jezusa Chrystusa. Panie, już się nie zgadzam z tym, co okrada moich braci, moich siostry, aby doświadczyli Ciebie jako Bogiem suwerennym, wielkim i potężnym. Panie, dziękuję Ci za to, co jest w trakcie z drugimi w naszym kościele. Dziękuję Ci, Panie Boże, za Ducha Twojego. Panie, nie zadowalamy się, Panie, co było do tej pory.
Panie, ja mam dość, nie chcę już i nie chcemy już, Panie. Modlę się, Panie, o przełom duchowy. Duchowy, ale także, Panie, w naszych umysłach, Panie. Aby cokolwiek się chciało, abyśmy byli gotowi. Otóż jesteśmy, Panie, gotowi. Mówię to z wiary, mówię to z zaufaniem Ducha Bożego, który jest w Was. Panie, dziękuję Ci, chwała Ci za to wszystko, co będziemy doświadczyli. Ja wierzę w to, że wielkie rzeczy przychodzą, że są gotowe dla nas. Panie, nic jest nam dla nas niemożliwego, gdyż jesteśmy wierzącymi. Panie, dziękuję Ci, że wierzyliśmy w Tobie. I dziękuję Ci, że chcemy żyć dla Ciebie. Panie, daj nam traktować Ciebie za lekko. Nie daj się, Panie, Ty mówisz, że Ty nie dasz się naśmiewać. Panie, daj nam ten bojaźń Twoją. Daj nam tą mądrość. Gdyż, Panie, świat zwariuje. Życie jest, Panie, jest nie damy rady, Panie, nawet już funkcjonować w naszym codzienności. Panie, dlatego daj nam, co jest właściwe. Aby, Panie, nasze zegary były na właściwą godzinę. Panie, gdyż Ty przychodzisz i wracasz po nas. Spraw, aby każda lampa, która dzisiaj reprezentowana, była napełniona olejem. Aby nikt, Pan, nie dostał klamkę, ale, Panie, drzwi otwarte, a kiedy Ty ją zamykasz, nikt nie otwiera. Dlatego dziękuję Ci, bo wtedy jest bezpieczeństwo. Wtedy, Panie, jest ta jedność z Tobą. Wtedy jesteśmy w pełnej obecności Twojej i nic nie zakłóca tą społeczność, którą mamy z Tobą. Dlatego dziękuję Ci, chwała Ci, że czekam na ten dzień, kiedy przychodzi Ci, zabiera swój lud, tam, gdzie Ty się znajdujesz, aby świętować, radować się i nic, a tak jak powiedziałeś, brawo Trykeny, Panie, przemogło Twój Kościół. Panie, modli się o to, bo to jest obraz, co czeka nam tam. I chwała Tobie Ci oddaję za to. Niech będzie chwała i cześć naszego Pana. Amen. Unveil the power of spirituality and wisdom with Dr. Michel Carson's Transformative The Prophetic Pulpit series, now available on Amazon. Immerse yourself in a journey of enlightenment through titles like How to Defeat the Champion, Archippus, From Faith to Faithfulness, and Ahithophel, A Biblical Guide to Making Wise Decisions. Carson masterfully bridges ancient biblical teachings with contemporary life challenges, offering a fresh, empowering perspective. With versions in English, French, Macedonian, and Polish, this series reaches across cultures, inviting readers worldwide to discover insights that resonate with their souls. Whether you prefer the tactile pleasure of paperbacks or the convenience of digital formats, these books are designed to meet your unique reading style. Dive into this captivating series and transform your understanding of faith, wisdom, and life itself.